Witajcie kochani. Dzisiaj trochę zabiorę chleb pani Monice Nowak, aczkolwiek mam nadzieję, że mi to wybaczy, ponieważ chcę wam opowiedzieć o czymś już pisałam, ale to tak jak powiadam, jedni lubią słuchać, oglądać, a inni czytać. Takie mamy różne rodzaje umysłów, jeśli chodzi o sposoby poznania. Otóż chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o pasożytach, ale w aspekcie archeo, to znaczy, co to jest mniej więcej archeoparazytologia i co z niej wynika dla dziś, dla dzisiejszej walki z pasożytami. Bo musimy sobie zdawać sprawę na samym początku tej opowieści, iż na takie pasożyty, ale poważne, nie że tam owsiki, na poważne, zagrażające życiu często pasożyty typu glisty czy włosogłówki, pasożyty obleńce, nie mające skomplikowanych cykli życiowych, wymagających wielu żywicieli, więc którymi zarażamy się jedząc ziemię, że się tak wyrażę, czyli jaja tych pasożytów są w ziemi, jeśli ta ziemia ma kontakt z ludzkimi odchodami, no to te jaja tam zostają zdeponowane, a potem my jemy brudne owoce z tej ziemi, albo brudne warzywa z tej ziemi, albo jemy brudnymi rękami, które dotykały tej ziemi lub ludzkich odchodów i kółko się zamyka, bo się nimi zakażamy. I takich ludzi dzisiaj na świecie jest 1,5 miliarda, którzy mają w sobie takie poważniejsze pasożyty obłe, przenoszone z glebą. To znaczy, których jaja rozprzestrzeniają się z glebą. Oczywiście kolejna pula mniejsza, a jednak ludzi na świecie jest zakażona tymi pasożytami, które mają skomplikowane cykle rozwojowe, mają żywicieli pośrednich. Pamiętacie, ze szkoły w liceum uczyliśmy się po prostu, i nawet w szkole podstawowej, za moich czasów to było w szkole podstawowej, uczyliśmy się tych cykli rozwojowych różnych płazińców i obleńców, bo to było ważne, co to jest wągier i że niebadanego mięsa nie wolno jeść. Zwłaszcza w stanie niekoniecznie termicznie przetworzonym. Więc tatar tak, ale z krowy z pieczątką i kolczykiem w uchu, którą widział weterynarz, zanim ją zarżnięto. Przepraszam za brutalne określenie, ale tak to generalnie jest. Więc mamy sytuację, gdzie miliardy ludzi, czyli jakaś tam spokojnie 1/4 populacji jest dziś tu i teraz zapasożycona. Tylko że ta 1/4 populacji żyje dziś, tu i teraz w dość specyficznym miejscu, a mianowicie w tak zwanym trzecim świecie. Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo ono powoduje, że jest w ogóle jakiś pierwszy świat i drugi świat. A my to jesteśmy który świat? To zależy, jakby powiedzieli badacze różnych dziedzin. Więc ja nie lubię tego określenia, ale siłą rzeczy ono się tutaj nasuwa. Chodzi głównie o taki pas Afryki Subsaharyjskiej, chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, chodzi o Półwysep Indyjski z przyległościami. Czyli chodzi o takie miejsca, gdzie ludzie generalnie są mocno ekonomicznie rozwarstwieni, bardzo mocno, i gdzie jednocześnie infrastruktura, czy dostępność do infrastruktury i dostępność do medycyny i dostępność do edukacji jest różna, gorsza niż w tym naszym pierwszym świecie, czyli w Europie i w ogóle na północnym zachodzie od pewnych linii geopolitycznych, tak bym to ujęła. I teraz mamy tu oto sytuację, że powstaje pytanie, bo nauka jest od stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Czy my dzisiaj jesteśmy tak mało zarobaczeni, bo od lat 60. XX wieku dostępne są środki odrobaczające i po prostu zaczęliśmy się regularnie odrobaczać i przestaliśmy być zarobaczeni bardzo w tymże pierwszym świecie. Jesteśmy zarobaczeni bardzo skromnie, bym powiedziała, i na to są badania. Także różne takie opowieści, że w ogóle ciągle trzeba się odrobaczać, to są opowieści dziwnej treści. Natomiast istotnie ja i każdy, kto ma ogród,
robi kompost. Wprawdzie ja nie robię go z ludzkich fekaliów, no ale umówmy się, tak? Biegają psy i koty, to jest wieś. W tej glebie niejedno zostało, niejedno padłe zwierzę zostało zakopane jeszcze zanim tu zamieszkałam, więc, bo to była normalna ferma, znaczy gospodarstwo rolne, duże. Więc ja bym powiedziała, no my tak raz do roku, nie? Wracamy z wakacji i robimy sobie odrobaczanie. Dziecko schodzi ze słodyczy, moje w ogóle ich nie je, ale bo nie bardzo może ze swoimi alergiami, ale no, my sobie naprawdę odmawiamy. Jeden dzień, a potem po 3 tygodniach powtórka, bo takim środkiem się odrobaczamy. Są oczywiście też środki ziołowe i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony nie wierzmy temu, że wszyscy są strasznie masywnie zapasożyceni w Europie, bo nie są. Natomiast no, robimy to raz, tam lekarze rekomendują, robi się badania w kierunku pasożytów, jeśli coś z dzieckiem, zwłaszcza jest niedobrze, to takie badanie jest robione, czy z kału, czy z krwi na przeciwciała, czy nawet metodami genetycznymi i się stwierdza, cóż tam za pasożyt jest. Oczywiście niektóre pasożyty są bardzo groźne, na przykład bąblowce w mózgu, naprawdę, czy glista ludzka potrafi do zgonu doprowadzić, więc naprawdę trzeba się leczyć wtedy, tak? Są lekarze i nas leczą. No i teraz to jest podstawowe pytanie. Czy my jesteśmy jakoś bardziej odporni jako Europejczycy, a ci Afrykańczycy czy Azjaci to jakoś gorzej, dlatego oni tych pasożytów. A może my geograficznie inaczej, bo tu północ, zimno, a tam południe, ciepło i tych pasożytów po prostu tam jest więcej. Może one dłużej w tej glebie przeżywają. Co to jest w ogóle za nieszczęście? Bo trzeba zrozumieć, że żeby odpowiedzieć na takie pytanie, to trzeba zbadać tak zwane, po angielsku nazywa prevalence, czyli pojawianie się, występowanie jakiegoś schorzenia, w tym wypadku epidemicznego czy zakaźnego, jakim są choroby pasożytnicze, robaczyce. Więc żeby wiedzieć, jak było, no to trzeba jakieś archeologiczne badania przeprowadzić po prostu. I teraz słuchajcie, to jest ciekawe. Więc na przykład jak się tam wykopuje jakieś ruiny, to w ogóle dla archeologów jednym z najciekawszych miejsc jest jakaś latryna. Wiecie to? I tam te depozyty się bada, czym ci ludzie się żywili, co oni tam w tej kupie mieli, czy byli bardzo ciężko chorzy. Więc tam się, tam właśnie ci, ja już kiedyś badałam archeowi, rusologii, archeomikrobiologii, cieza archeoparasitologii, co się bada. Tylko, że teraz tak, jak stoi taka latryna kiedyś była i tam się odkładało latami, jak w jakiejś Sławojce, wyobraźmy sobie, że ona tak latami stała i się nie zapadła, no to tam po prostu się robi depozyt i za 300 lat, czy 500, czy 1000 ktoś się do tego miejsca dobije i będzie widział, że to są ludzkie, czy tam jakie fekalia, no i będzie tam w tym grzebał metodami genetycznymi, mikroskopowymi, bo tak to się robi, nie? Analiza odchodów to jest w ogóle wielki dział, zwłaszcza skamieniałych odchodów, to jest wielki dział w nauce, zwłaszcza w ewolucjonizmie i w paleontologii. To są tak zwane koprolity, tam się analizuje, jak zwierzęta, czym one się żywiły i w ogóle ludzie też, bo to jest ważne. Teraz zwróćcie uwagę, że niektóre pasożyty, właśnie te, które się tak ze surowym mięsem czy z surowymi rybami niedogotowanymi, to one dużo mówią o diecie ludzi, jeśli byłoby na przykład masowe zapasożycenie tasiemcem gdzieś. Czujecie to? Że albo świadczy to o pewnych wspólnych ucztach, tak? Czyli jedna zakażona krowa i poszło się czesać pół wsi, no albo to mówi o tym, że ci ludzie generalnie taką mieli dietę na przykład. Nie? To krów było jakby więcej, równie chorych. Tam też warunki środowiska, bo wiadomo, tam taki mały ślimak. Czujecie to, nie? Tam cykle rozwojowe były skomplikowane. Wróćcie sobie kiedyś. To tak z ciekawości zobaczyć sobie nawet na Wikipedii. Więc teraz mamy to pytanie. I żeby na nie odpowiedzieć, żeby określić, jaka była ten poziom tych zakażeń, które występowały w tych dawnych populacjach, no to co trzeba zrobić? Trzeba iść na cmentarz. Ekshumować stosowną ilość szkieletów. Tutaj naukowcy z Oxfordu, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć i zaraz Wam powiem nazwisko głównego principal investigatora, Adrian L. Smith, zoolog z Oxfordu. Duża grupa. 3 kraje. Niemcy, Czechy, Wielka Brytania. 7 cmentarzysk i to takich, że od VII wieku do końca XVII wszystko obejrzone. Prawie 600 zwłok przebadano. 600 szkieletów, znaczy szkieletów. 600 pozostałości ludzkich. Bo założenie jest takie. Jeśli pochowamy kogoś,
i nie nastąpi przesunięcie terenu masywne i naruszenie struktury tego szkieletu, to tam, gdzie była miednica, to tak pokazuję wymownie, gdzie jest moja miednica, ale tam, gdzie była miednica, w tej glebie są rozłożone jelita. One się nigdzie nie wyniosły. Tam były, tam się rozłożyły. I jeśli te jaja pasożytów w człowieku były, no to one były w jego jelitach, bo one się z kałem dostają na zewnątrz. I tak się to bada. I teraz archeologia już znała przypadki nawet bardzo sławnych, że tak powiem, ciał i resztek ludzkich i szczątków ludzkich, które przebadano pod kątem zapasożycenia, bo po prostu wykonano na nich bardzo wszechstronne badania medyczne. Tu choćby wspomnę o jego tyrolskiego lodowca. Pisałam o tym tekst, znajdziecie łatwo i na naukowo, i na stronach tygodnika, wśród moich tekstów o medycynie troglodytów. Ocie miał włosogłówkę i to w takim stopniu, że jest powiedziane w analizie, w autopsji, bo to mumia, to więc w ogóle było to łatwo zrobić, można tą włosogłówkę po prostu zobaczyć w tych jego szczątkach, nie? Że jego brzuszek to musiał bardzo boleć. Chodził i bolał go brzuch. I na to jakieś tam zioła brał, gryzł coś, jakieś uśmierzacze, ponieważ inaczej jego życie byłoby bardzo ciężkie. Natomiast również, żeby tutaj nie nakłamać Was, bo jest to piękna, historyczna postać, to byłby Ryszard III, tak? Był taki król angielski, król Anglików, ostatni z Plantagenetów, Ryszard III. I wiecie co, nigdy nie znaleziono, znaczy długo to tam, 2000 coś dowolnie roku, nie znaleziono jego grobu, on nie leży w Westminsterze, ja nigdzie indziej nie był pochowany dobrze. On pochowany w takim kościele, go po prostu zaniknął, a został pochowany na chybcika i w ogóle po byciu posiekanym na kawałki niemalże, dlatego że on zginął w bitwie pod Bosworth. I ta bitwa była w 485 roku, jak ktoś się, znowu zabieram chleb pani Monice Nowak, ale ona wam kiedyś być może o tym opowie. Była tak zwana wojna róż. Dwie gałęzie Plantagenetów, Lancasterowie, no, jak w Grze o Tron, Lancasterowie i Yorkowie walczyli ze sobą o koronę. Jedni Yorkowie, zdaje się, mieli białą różę, Lancasterowie czerwoną. Biała róża zginęła razem z Ryszardem III, więc on nie był pochowany w żadnej glorii i chwale. No ale pojawili się ludzie, którzy bardzo chcieli odnaleźć jego grób i się temu poświęcili. I rozumiem, że on też był zapasożycony bardzo. Król, wiecie. Więc jakaś wysoka pozycja społeczna nie chroniła w XV wieku, jak widać, przed byciem masywnie zapasożyconą jednostką. To na pewno nie było zdrowe. Pasożyty naprawdę wywołują choroby i nie ma co się wygłupiać. Tylko się trzeba odpasożycić, jak ktoś ma pasożyty. I teraz tak. Więc takie rzeczy były znane, że tam archeologicznie odkrywano i ludzie mieli pasożyty. To faraonowie mieli pasożyty. Problem w tym, że nie było jasne, czy to było powszechne. Tak? No i teraz, jak zrobi się takie fantastyczne, archeologiczne peregrynacje po 7 cmentarzach, to się okaże, i tu Wam teraz dam te wyniki, żeby nie było, że nic chłopaki nie zrobili, bo się napracowali. Więc mamy tak. Na podstawie analiz daje się wymodelować częstość zakażenia powszechnymi obleńcami przenoszonymi razem z glebą. To jest ten specjalny typ pasożytów typu właśnie glista czy włosogłówka. W zależności od tego tam cmentarza od 1,5 do 25,6%, a włosogłówki 9,3 do 42, nie, dobrze, jeszcze raz. Dla włosogłówki 1,5 do 25,6, a częściej dla rodzaju Ascaris, czyli glista, 9,3 do 42,9. Połowa populacji prawie mogła być zapasożycona glistą ludzką. No. I teraz szokująca wiadomość jest taka, że w środkowej Afryce też tak bywa. Albo w Azji Południowo-Wschodniej, albo w Meksyku. Albo w Ameryce Południowej. W tych gorszych miejscach. Wiecie, że jak świat jest rozwarstwiony, jak w krajach danych są góry i doliny, to bywa bardzo dobrze i bardzo źle. W jednym miejscu. Ale średnie. No cóż to oznacza, że połowa jest poniżej średniej, a połowa powyżej, tak?
jeśli rozkład jest normalny. Dobra. Dla płazińców było trochę lepiej, czyli dla tych tasiemców i brus do głowca szerokiego, bo on tu był powszechnie, od 1 do 10% i na 4 z tych 7 cmentarzy w zwłokach dawało się znaleźć. Co to znaczy? Bo naukowcy robią swoje badania, coś z nich musi wynikać, poza tym, że wiemy, jak było. I zabrałam chleb pani Monice Nowak za co niniejszym, jeszcze raz przepraszam. Otóż, z pasożytami udało się w pierwszym świecie powalczyć, zanim w latach 60. wprowadzono te wszystkie chemioterapie. One pomogły oczywiście. I dzisiaj WHO próbuje zwalczać choroby pasożytnicze w tych krajach trzeciego świata, głównie proponując te środki odpasożycające dzieciom w szkołach. Do 75% dzieci w edukacji są w stanie trafić stosowne środki. A wyniki są mizerne, bo te dzieci ciągle na nowo zakażają. I teraz nie można bez przerwy brać środków przeciwpasożytniczych, tak? To jest chyba klarowne. To nie działa do końca tak jak antybiotyk. Bo to nie są bakterie, pasożyty się tak szybko nie mnożą. My na ogół, nie, z wyjątkiem owsików, my się nie zakażamy tymi własnymi jajami pasożytów na ogół, tak? Czy ktoś jest zapasożycony, to... Ale po prostu trzeba tu zrozumieć. Tu głowa mojego dziecka się tutaj wkłada. Przepraszam najmocniej. Więc do czego to jest pomocne? Ano to jest pomocne, żeby zrozumieć i żeby powiedzieć wszystkim specjalistom, że kochani, to tak dalej się nie da. Trzeba w trzecim świecie zrobić przynajmniej, jeśli chodzi o dostęp do czystej wody i kanalizację, mniej więcej pierwszy świat. Bo w pierwszym świecie, już w okolicach I wojny światowej, ludność nie była zapasożycona. Oczywiście potem II wojna światowa była masywnym powrotem do przeszłości w wielu zjawiskach określenie pewnych miejsc, które wtedy powstały kloakami świata, nie jest bez kozery, więc ludzie, dzieci znowu miały listy i tak dalej, ale jeśli pominąć ten straszny epizod, to ludzkość, dzięki temu, że zrobiła ludzkość w pierwszym świecie, Europa, Ameryka Północna, coś skanalizowała. Skanalizowała i dała ludziom dostęp do czystej wody i możliwość jakby oddawania, możliwość oddzielenia się od tych pasożytów tą czystą wodą w sytuacji kontaktu z ludzkimi fekaliami. Ograniczyła kontakt z ludzkimi fekaliami. I to jest i zwierzęcymi. I to jest, że tak powiem, koniec tej historii na ten czas. Miejmy nadzieję, że takie wynikłe z historii uwagi, z potwierdzonej historii, teraz już nie ma dyskusji, że dokładnie tak samo byliśmy zapasożyceni w naszym kręgu kulturowym, jak dzisiaj są ludzie innych kręgów kulturowych i innych miejsc na świecie. A to, co się udało, to po prostu udało się zaprowadzić czystą wodę. Dziękuję Wam za uwagę.